Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kaszkę mannę z malinami. Potrzebować będziemy pół litra mleka, pół szklanki kaszy manny o pojemności 250, szczyptę soli i ja tutaj mam łyżkę miodu. Na gotujące się mleko wsypiemy kaszę mannę i będziemy mieszać. Kaszę gotujemy 3 minuty, cały czas mieszając. I później podamy z malinami i na wierzch polejemy miodem. Jeżeli nie lubimy miodu, to możemy do kaszy dołożyć cukru. Także tak jak wspominałam, na gotujące się mleko wsypujemy kaszkę i cały czas mieszamy. Mleko nie musi się gotować, ono musi być po prostu bardzo gorące i teraz należy mieszać po zagotowaniu 3 minuty. Mieszamy, aby nie mieć grudek i aby nam się kaszka nie przypaliła. Kaszkę już mamy ugotowaną, wykładamy na talerzyk gorąco. To już ile tam kto zje, możemy składniki sobie zwiększyć. I ja polewam miodem i na wierzch daję maliny. Fantastycznie smakuje. To jest moja wersja, smak mojego dzieciństwa. Kaszka manna z malinami.